Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czytając tą Ewangelię, przyszła mi taka myśl, że jedną z rzeczy, która strasznie nas obciąża, która jest ciężarem dla nas w życiu, to jest małoduszność. I to jest takie paradoksalne, że małoduszność, czyli że jakby uczucie związane, że z czymś, czego mi brakuje, brakuje materialne, czy brakuje mi ufności, czy brakuje miłości, jakikolwiek brak. Jest doświadczenie braku, takie negatywne przeżywanie braku jest związane z małodusznością, a jednocześnie ono nam bardzo ciąży, jest takim ciężarem, który nas przytłacza, nie pozwala nam spojrzeć z ufnością w przyszłość. Tymczasem w tej Ewangelii jest, Pan Jezus pokazuje, że to, co jest brakiem, może też być źródłem hojności. Uczniowie mówi: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Zobaczmy, jakie tu jest kłamstwo, które wynika właśnie z małoduszności. Nie jest tak, że nie mają niczego, są dwie ryby, jest pięć chlebów, a uczniowie mówią: nie mamy nic prócz to podkreślone nic. Oczywiście może w tekście greckim tam nie ma żadnego słowa nic, ale ja tak sobie tutaj to tłumaczę, ale jakby jest to podkreślone, że to jest praktycznie nic. Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Czyli jakby brak wdzięczności za to, co mamy. Że małoduszność jest związana z takim nieczystym patrzeniem na rzeczywistość. Nieczystym, czyli że nie widzę prawdziwie. Nie widzę dobra, nie potrafię go zauważyć, nie potrafię go docenić. A Pan Jezus błogosławi to nic i staje się cud ogromnej hojności wobec tych, którzy są głodni, którzy są w potrzebie. I Pan Jezus mówi o pewnym rodzaju ubóstwa, które jest błogosławieństwem, a właśnie które nie jest czymś przytłaczającym, nie jest małodusznością, która nam odbiera radość życia, ale takie ubóstwo, które staje się darem. Bo hojność jest związana z tym, że jeżeli kogoś chcę obdarować, no to coś tracę. Chcę obdarować swój czas, chcę obdarować rzeczy, które nagromadziłem, które chcę się podzielić z innymi, to wiąże się to z jakąś rezygnacją z czegoś, co uzbierałem, czy w sensie takim materialnym, czy też w sensie duchowym, psychicznym, emocjonalnym. I o takim ubóstwie nam dzisiaj mówi błogosławiona Joanna Daza, która miała w sobie tą hojność dzielenia się z ubogimi, z potrzebującymi, ale też jest taka historia, którą dzisiaj czytamy, która
Częściowo jest troszeczkę może legendarna, ale w każdej legendzie są jakaś prawda, że też tych ubogich, których pewnego dnia nakarmiła, że jeszcze postanowiła obdarować ich winem. No wiadomo, że no jak obdarowała jedzeniem, to też trzeba się napić w tamtej rzeczywistości Morza Śródziemnego. Wino jest czymś oczywistym, pewnie było to wino takie rozwodnione troszkę, ale postanowiła z piwnicy wyciągnąć wino i rozdać ubogim. Się okazało, że już tego wina nie ma, no, ale przestraszyła się, że za chwilę wróci mąż, który był też szlachcicem, święty Dominik wywodził się z rodziny szlacheckiej, no i że mąż będzie zdziwiony, że jego piwniczka, o którą skrupulatnie się troszczył i która była jego oczkiem w głowie, nagle tam nie będzie wina. I Joanna przestraszona cała, ale mimo wszystko zaufała Panu Bogu, rozdała to wino. Bogiem, kiedy przybył mąż, okazało się, że beczki były pełne wina. Oczywiście to chodzi o pewien symbol, myślę też związany z Ewangelią Jana, tak? Jakby jest to nawiązanie do Ewangelii Jana, gdzie Jezus, gdy zabrakło wina, przemienił wodę w wino. Chodzi tutaj o właśnie ten cud przemienia, który przede wszystkim dokonuje się na poziomie naszego serca i naszej głowy. To znaczy, gdzie przechodzimy drogę od małoduszności do wielkoduszności. Od skupienia na swoich lękach i na swoich potrzebach, tak dramatycznie skupieni, że nie dam sobie rady, że to mnie przekracza, że jestem zbyt słaby, że moje słabości mnie paraliżują. Ale Ewangelia wzywa właśnie nas do wielkoduszności i do tego zaufania, że Pan wybiera to, czego nie ma. To, co jest niczym w oczach świata. I święty Paweł, który usłyszy od Pana Jezusa, wystarczy Ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. Jeśli zaczynamy to, co jest słabe w nas, czego nie ma w nas, co może być źródłem naszej małoduszności i smutku, jeśli zaczniemy to nasze ubóstwo i także te nasze lęki błogosławić, zaczniemy uwielbiać Boga w nich, to doświadczymy właśnie tej przemiany, przejścia od małoduszności, która nam ciąży, do wielkoduszności, która jest pewną lekkością. Dlatego, że wielkoduszność jest darem ducha. A gdzie jest duch, tam jest wolność, czyli jest też pewna lekkość. I myślę, że to jest bardzo ważne, że każdy z nas doświadcza jakiegoś rodzaju, gdzie mówi tylko, nic poza 5 chlebami i 2 rybami. Nie tylko w sensie materialnym, ale właśnie w sensie jakimś duchowym, psychicznym. Mamy takie jakieś różne doświadczenia, które nas jakoś tam przerażają. I Pan Jezus zaprasza nas w tej dzisiejszej Ewangelii do tego, żeby to błogosławić i to swoje ubóstwo też rozdać. To znaczy, żeby się nie bać się właśnie tego wielkodusznego podzielenia się także tym, co w nas jest kruche. Święta Teresa z Lizie mówiła, że Bóg się najbardziej cieszy wtedy, kiedy przychodzimy do Niego z pustymi rękoma. Bo wtedy może nam powiedzieć, że kocha nas nie za coś, nie za jakieś zasługi, ale dlatego, że chce nas kochać. I myślę, że nieraz jakby to nasze ubóstwo, które rozdajemy innym, może być źródłem ogromnej radości, bo wtedy wiemy też, że rozdając to nasze ubóstwo, odkrywamy w relacji z innymi, że możemy być obdarowani. Że często po to jesteśmy ubodzy, nie dla samego ubóstwa, ale po to, żeby tworzyć relacje, żeby odkrywać, że siebie nawzajem potrzebujemy.